Także wciąż nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Extra. I chociaż dzisiaj, proszę Państwa, 26 już stycznia 2015 roku, zaczynamy tu przy ulicy tej Grochowskiej od Pragi, południe ratusz. Bo to jest i Symfonia Warszawia, i zakład pogrzebowy. Co tylko Państwo chcecie mieć, to macie. Proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o ten budynek Praga Południe Ratusz, to był dom kultury, tu było bardzo fajnie, nawet urzędowała nasza Wasiak. Także tutaj, proszę Państwa, w domu kultury pełno takich reptoidek jest, proszę Państwa, katoliczek, emerytek, które chodzą oglądając się strasznie. Bardzo wścibskie, ciekawskie, ale wiecie Państwo, one mogą tak tu chodzić, bo tam jest sąd dalej. Chodźmy dalej. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Extra, czy z naszą krówką przyzwoitką jesteśmy, czy tu, czy tam, no to przecież widzicie Państwo, jaka jest tutaj dokładnie sytuacja w Warszawie, w katolickiej Polsce, a gdzie żywot jest kruchy, ludzki los człowieka jest kruchy, proszę Państwa, jest nieciekawy. Tutaj są takie miejsca, tam jak Państwo pójdą po tamtej drugiej stronie, w te podwórka wejdą, to od 5 rano, od 4 pijaki, w sobotę i w niedzielę polują na pety ze śmietników, na piwa pozostawione na śmietnikach, nie daj Boże, jakieś alkohole, jakaś wódka. Także proszę Państwa, kaszlą, chrumczą, wreszą, kopcą. Kruchy to los w Polsce. Polska biedna, proszę Państwa. I chociaż Jaśko różne tutaj takie cudowności wygaduje, bo bajkowo, a że to Warszawa, a że to najbogatsze miasto na świecie, drugi Hongkong i przewyższy, i że Polska, że bardzo bogata, bogatsza niż USA, niż Ameryka, no to dzisiaj, proszę Państwa, jak się tak budzę, to myślę sobie, że pewnie ta Wasiak, tylko ona tu przeżyje, wszystkich pozostawi, bo tutaj, proszę Państwa, gdzie jest taka mniejsza część, taki budyneczek, tutaj był dom kultury na Pradze Południe. No a w tym domu kultury to przecież ta Wasiak, to ona już od dawna była. I potem jak przenieśli tam gdzieś za Symfonia Warszawia na Podskarbińską 2, no ta Wasiak, proszę Państwa, wciąż jako ta wrona warszawska z wedla polskiego, to ona wciąż i wciąż. Już tego Piotrusia nie ma, co był tutaj takim przybocznym tej Wasiak. Proszę Państwa, tego Piotrusia małego nie ma. No to ona wciąż jest. Nawet Państwo zobaczą Praga Ratusz, że nawet jakiś 311 tu chodzi. My tutaj chcemy iść tylko do Urzędu Skarbowego, proszę Państwa, przez te sądy, za te sądy. No i co? Jak stoją się gapią? Państwo zobaczą. Piękna ulica, piękna ulica to jest, no a tam stoją, proszę Państwa, a to ci z ochrony, a to ci, którzy na parkingach bezdomni pilnują, no Kamiankowska, Teres Polska, bo te sądy są przy Teres Polskiej. Idźmy dalej, nadaje nasze radio, proszę Państwa, Tok FM, Concita Extra. No, zaczynam też jakby od Wasiak, ale muszę zacząć, proszę Państwa, od tego, jak się obudziłam dzisiaj, że obudziłam się, a tutaj taki jakiś smród spalenizny. No ale to przecież Jaśko kopcił, ale jeszcze coś innego. On tak chytrze chciał się wtopić o 6 stycznia w smród, czyli że może zapach tej takiej, proszę Państwa, kawy. No. Kawę można pić, tylko że wiecie Państwo, kawa to czasem nie wiadomo jaka i nie wiadomo z czego robiona. Państwo zobaczą, jaki piękny budynek stary, prawda? No bo tutaj ma być gdzieś Symfonia Warszawia. Państwo zobaczą to, co budują. No, tę halę, tę salę dla Symfonia Warszawia, zdaje się. O, i będzie przejście, ten budynek, sala widowiskowa, no może nie będzie największa, nie będzie najpiękniejsza,
po co budować taką stodołę, skoro to i tak 1000 razy mniejsze jest od Teatru Wielkiego, 1000 razy mniejsze jest od jakiejkolwiek hali, sali, no ale niech będzie. Proszę Państwa, no i budzę się przez ten smród. Patrzę, że to kawa palona. Ja mówię, do cholery, jaką kawę? Myśmy sobie załatwili jakąś taką strasznie mocną. Czy to Pedros, czy to jest Ford? Bo one są obydwie takie mocne, strasznie. No ale proszę Państwa, mówię, nawet wypowiadam proroctwa, różne zdania, różne słowa i wszystko się sprawdza. Mówię Jaśkowi, że miałam jakieś strasznie dużo tych snów było. Jeden sen, potem to się kotłowało, wszystko się kotłowało w tych snach. Tutaj są sądy przy Teres Polskiej, sądy są. Tak, także no, potrzeba wyciągać tych pieniędzy od ludzi, ale co jak przyjdzie do czego, to ja tutaj raz dostałam tylko 350 zł. Jakby tak Państwa napadli, no to po prostu tacy, co napadną, to potem się przyznają z własnej woli, z własnej winy, jak to śpiewa Rodowicz w tych piosenkach, no ich puszczą. I łazi taka dziadyga, proszę Państwa, i tak, jak nie tu, to jak najbliżej, proszę Państwa, jak, żeby nie podsłuchać, to żeby coś podejrzeć. I tak łażą, to albo stoją, jako te, proszę Państwa, świeczki. No, mówimy, że jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej. Niech Państwo popatrzą się na te płot, na ten płot czerwony, na ten mur, prawda? Państwo zobaczą, jaka to wielka Żebracznica, ta Warszawa musi być, skoro tych płotów jest tak dużo. A mówimy, że tu na Pradze Południe w ogóle, że jak wchodzimy w te tereny, tak jak będziemy iść tam w lewo i w prawo, w kierunku Dworca Wschodniego mniejszej części, tutaj i Ewkę spotkamy i mnóstwo takich budynków pożydowskich, takich starych bardzo budynków. Gdzie tu życie kiedyś tętniło i to dobre, że życie kiedyś tętniło. Sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Północ, o masz, to jeszcze nawet nie dla Pragi Południe, a to przecież stoi na terenie Pragi Południe, no ale przecież i dla tej Pragi, i dla tej Pragi, choć taka nazwa. Także proszę Państwa, no jesteśmy jak na Ursynowie, Państwo zobaczą, że jeszcze raz okazuje się, oglądając, gdy jesteśmy, a to tu, a to tam. Także Symfonia Warszawia, proszę Państwa. Bo jest taka historia, że my jak kręcimy na przykład audycję naszego radia Tok FM Eurokoncita Extra, to może lepiej, żebym szła z takim mikrofonem kijem w ręku, prawda? No to to jest jakoś lepiej. Się nie rzuca w oczy, bo tu z całą kamerą jak idziemy, chodzi o to, że jak idziemy z całą kamerą, to pół Warszawy, bo to jest wścibskiej, ciekawskiej Warszawy się na nas gapi, bo to jest, proszę Państwa, chińsko-polska wiocha, żydowsko-katolicka, katolicko-żydowska. No i proszę Państwa, jak tak te sny, te, ja to w nic nie wierzę, ale tak mówię, że strasznie dużo mi się śniło i pijemy sobie kawkę z Jaśkiem, czekamy, proszę Państwa. No i co? I przychodzi listonosz, przynosi przesyłkę. Teraz idźmy tutaj, proszę Państwa, znowu mamy napisane, że sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Południe. Aha, no dobrze, no już myślałam, że no tak, 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 bo ja pamiętam, że tam była Praga Północ, a tu Praga Południe, także im więcej tych sądów, tych komorników, tego wszystkiego, proszę Państwa, no i tak, pijemy kawkę w domu na Saskiej. Proszę Państwa, przychodzi listonosz, czy to może jakaś inna, jaki przesyłka, kurier od komornika, że w ciągu, proszę Państwa, dwóch tygodni, żeby to mieszkanie opuścić, bo, ale on mówi, a nie wie z jakiego powodu, z jakiej, ja mówię, słuchaj, no to przecież ty powinieneś najwięcej znać swoje grzeszki, swoje to wszystko, skoro nie było rozprawy sądowej, ja mówię, może się teraz wszystko zmieniło, że może bez rozprawy sądowej, proszę Państwa, mówi Jaśko, że działają mafie pruszkowskie i 1000 razy o tym samym gada, podczas gdy ja, no uczciwie i szczerze mówię, że słuchaj, pojedź ty tam na to Bemowo, tam do tego komornika, czy gdzie, z Mareczkiem od razu, no to wtedy
się zacznie, no, ta działalność i on ci pomoże, bo on ma taki półżydowski łeb, proszę państwa, a jako półdupek za krzaka to wie więcej niż ktokolwiek, co taki najgłupiochytry, najmądrzejszy jest po szkołach też. Też są tacy, bo to wiecie państwo, tutaj w Warszawie to, że ktoś 10 studiów skończył, to wcale nie znaczy, że to jest jakaś osoba inteligentna, mądra i kulturalna. To może być odwrotnie. To może być coś pazarnego, coś chciwego, coś podłego, coś potworowatego, wręcz strasznego. Także proszę państwa, no jesteśmy tutaj na tej ulicy Teres Polskiej. Ja już trafię tutaj do tego ZUS-u, chociaż idę tak no prawie i na ślepo. I jest to takie dość znane skrzyżowanie, jako koniec, uwieńczenie ulicy Teres Polskiej, skrzyżowanie, proszę państwa. Zobaczymy, zaraz dojdziemy do tego ZUS-u. No ale proszę państwa, już momentalnie jakiś gad tu czarny wjeżdża, bo to Warszawa, to momentalnie coś ci wjeżdża. Warszawa to wciąż ktoś za tobą idzie, przed tobą idzie, stoi, gapi się strasznie wścibsko. Także wiecie państwo, no świat taki dziki, świat nieobyty. Raben, Warszawa, Stanisławowska, Teres Polska, Kamionek. Także proszę państwa, tu są różne, włącznie z Mińską 25, gdzie moja koleżanka Marta Dobosz z gołą cipką, nago, śpiewała pieśni Ave Maria, co te moherowe wrony katolickie, no mogą tego nie rozumieć, mogą być wściekłe te wszelkie wrony. Chodzą te dupki takie głupki, ja mówię, że Jaśko mówi, że pawie takie, ja mówię, pawie to są na wystawie, pawie to są na wystawie, proszę pani. Także jeszcze trochę popatrzmy się tutaj na tę ulicę, tutaj na naszej Pradze Południe, na tę ulicę, popatrzmy się na tej naszej Pradze Południe i chodźmy, przejdźmy, tu jakaś dziadyga tajemnicza słuchawki ma na uszach, będzie nas tu podglądała, musimy stanąć, musimy tu się zatrzymać, zastanowić, o chodzi takie coś tajemnicze, chodzi coś tajemnicze, także dalszy ciąg, idźmy dalej. Także proszę państwa, idźmy dalej, nasze tereny dobrze nam znane, troszeczkę choinek, troszeczkę mamy jednak tego śniegu, no bo wstyd, żeby tego nie było. Proszę państwa, listonosz przynosi, że to od komornika, no i bajeczki Jaśka wszelkie się skończyły, no ale Jaśko się nie poddaje, ja mówię, Jaśku, walcz! On mówi, że to są mafie pruszkowskie, także proszę państwa,